01 startujemy, jedziemy do Gołanczy. Także dzisiaj odcinek z trasy. Dziewiąta, wjeżdżamy na Wagę. My już wysypani, ważymy się i lecimy do domu kosić pszenicę. Nawet w miarę szybko poszło. Na godzinę 12 powinienem być w domu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Słówko dasz, że zostanę w tej.
wracamy do domu, jesteśmy w Szamocinie. No i dzisiaj mogę w końcu wam podsumować jęczmień browarny, powiedzieć coś o wydajności. Wszystko zostało w końcu zważone i dopiero teraz możemy się na ten temat wypowiadać. Jak wiecie, jak mogliście zobaczyć, z jęczmieniem byliśmy 3 razy. Jeden dzień były 2 transporty, gdzie jechał tata z Tomkiem. No i dzisiaj jestem ja trzecim niepełnym transportem. Jeżeli chodzi o jęczmień, wyglądał bardzo ciekawie. Nie spodziewaliśmy się rekordów, bo wyglądał dobrze, ale nie najlepiej. A jeżeli chodziło o koszenie, to jęczmień wizualnie sypał, objętościowo sypał. Fajnie to wszystko wyglądało. I liczyliśmy tak na 7 ton, co finalnie okazywałoby się dobrym wynikiem. Dotychczas mieliśmy wywiezione 40 ton i 700 kilo, czy 600, już dokładnie nie pamiętam. Załóżmy 41 ton w zaokrągleniu. Do tego dzisiaj, zawiozłem tu mam dokument, mamy 16 ton i 160 kg, co daje nam łącznie 40-57 ton z groszem, co w rezultacie, jeżeli chodzi tutaj o wydajność, to areał naszego jęczmienia to było niespełna 10 hektarów. Musiałbym się upewnić i dopytać taty, ale przyjmijmy, że było równe 10 hektarów, co daje nam wynik zważonego jęczmienia, nie żadnej tutaj ściemy, 5,7 tony z hektara. I co tu można powiedzieć, jesteśmy zadowoleni, nie ma naprawdę powodów do narzekania. Fakt, było sucho, ale coś tam przepadywało, co złożyło się finalnie na ten wynik. Rekordu nie ma, ale jest cena lepsza, także i tak finalnie chyba wyjdziemy lepiej jak w tamtym roku. Nic więcej nie mogę wam powiedzieć o parametrach, nic nie mogę wam powiedzieć na temat białka, na temat wilgotności, z tego względu, że jak sami wiecie, jak sam mówiłem na wcześniejszych filmach, że firma po prostu sprzedała swój jakby oddział w Gołanczy, przejęła to firma PZZ, ona tym wszystkim zarządza. I tutaj te kwity wszystkie idą przez Poznań, także my tylko dostajemy, my jako rolnicy dostajemy ilość przywiezionego jęczmienia i żadnych innych parametrów na kwitach nie mamy, także nie mogę wam nic więcej na chwilę dzisiejszą powiedzieć. Pewne jest to, że jęczmień przeszedł i jeżeli chodzi tutaj o tą cenę, to też nie wiadomo, czy będą jakieś dopłaty. Cena ta podstawowa to miała zaczynać się od 800 zł. Jak to wszystko wyjdzie, zobaczymy. To są na razie takie suche informacje od przedstawiciela. A my jesteśmy zadowoleni, także szczerze wam wszystko powiedziałem, jak to wygląda. Dzisiaj kończymy pszenicę, także pszenicę też sobie podsumujemy. Ale to oczywiście jak skosimy wszystko, będzie coś więcej można powiedzieć. Także kończąc z jęczmienia, jesteśmy zadowoleni. Wracamy do domu, kończymy pszenicę. Nagrywamy kolejny materiał podsumowania pszenicy. I później zabieramy się już za rzepak, gdzie też pewnie coś tam nagramy. Z drogi chyba już nie ma co tu więcej dla was nagrać. To co mogłem, to wam pokazałem. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zapraszam do subskrybowania kanału. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Pozdrawiam. Obiecuję tobie, obiecuję tobie.
Cześć, to znowu na chwilę ja. Znajdujemy się w binie, który przygotowujemy do zasypu tegorocznego rzepaku, który będziemy kosić jutro. Jak widzicie, zaczyna nam gnić podłoga, także będziemy myśleć, aby to jeszcze pomalować przed zasypami, żeby ładnie wyschło. Pojawiły się też w 20-letnim binie nieszczelności, dziurki. Będziemy myśleć, co z tym zrobić, żeby rzepak tam nie wpadł. Może rozłożymy jakąś folię, wygląda to nieciekawie. Bin ma prawie 20 albo przeszło 20 lat. No i nie wygląda to zbyt fajnie, żeby znajdował się tutaj rzepak. Także tata w chwili obecnej pojechał po materiały do sklepu i będziemy tutaj sobie działać. A końcówka filmu nie o tym, bo chciałem nagrać małe sprostowanie plonu jęczmienia browarnego. Udało nam się na komputerze odtworzyć wniosek o dopłaty do zboża, do jęczmienia. I okazało się, że jęczmienia browarnego mieliśmy 9 hektarów, co przy plonie 57 ton z całości daje nam wynik nie około 5,7 ton z hektara, tylko 6,3 tony z hektara. I tak właśnie kończymy ten materiał tym małym sprostowaniem. Wynik bardzo fajny, czekamy na podsumowanie z pszenicy. Zapraszam do śledzenia kanału. Trzymajcie się. Na razie, cześć, pozdrawiam.